Piotr Przybecki, trener reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Czy to była trudna decyzja? To była na pewno jedna z ważniejszych decyzji i trzeba było ją przeanalizować, aczkolwiek powiem szczerze, że mało było czasu na dłuższe jakieś analizy. Przeprowadziliśmy bardzo ciekawą rozmowę z prezesem Kraśnickim, podzieliliśmy się swoimi opiniami i postanowiłem objąć reprezentację Polski. No właśnie, tego czasu jest mało, już za niecałe 3 tygodnie ważne mecze przed reprezentacją Polski, turniej towarzyski w Norwegii, no i 2 starcia kończące kwalifikacje do Mistrzostw Europy 2018. Jakie cele stawia pan przed drużyną w tych spotkaniach? Przede wszystkim podjęcie walki, bo to są bardzo cenne mecze testowe, szczególnie ten najpierw turniej w Norwegii z przeciwnikami, którzy naprawdę są z czołówki światowej. Mecze o punkty, no to lepszej możliwości nie ma, żeby sprawdzić w boju zawodników pod presją, gdzie jeszcze, pomimo tego, że oczywiście szanse nasze na wyjście z grupy są małe albo minimalne, natomiast trzeba grać do końca o punkty. Wielu kibiców interesuje, jak będzie wyglądał skład kadry narodowej. Mamy wielu doświadczonych zawodników, którzy mają na swoim koncie wielkie sukcesy. Mamy też wielu młodych. Jaką koncepcję pracy z reprezentacją chce pan podjąć? Musimy odczekać, dlatego że to zależy od rozmów z zainteresowanymi zawodnikami i osobami. Także decyzje personalne oczywiście przed zgrupowaniem na wyjazd na turniej do Norwegii. Natomiast no, będziemy na pewno próbowali namówić paru zawodników, którzy jeszcze są zdeterminowani i doświadczeni, żeby nam w tej reprezentacyjnej pracy pomogli. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Czy wie pan już, kto będzie panu pomagał w sztabie szkoleniowym drużyny narodowej? Oczywiście ja mam parę pomysłów, natomiast jeszcze musimy także odczekać do ostatecznych decyzji. I ostatnie pytanie, czego życzyć panu w tej pracy z drużyną narodową? No tak jak już mówiłem, dużo zdrowia, szczęścia, przede wszystkim cierpliwości, bo będziemy musieli tym młodym, szczególnie ludziom, którzy w niedalekiej przyszłości będą grali w reprezentacji, dać kredyt zaufania. I tego się trzymamy wszyscy, trzymamy za was kciuki. Dziękuję. Dziękuję bardzo.